w programie Dobry Kierunek. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dziękujemy za zaproszenie. Gościmy w Zespole Szkół Rolniczych imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są pani Gabriela Gramza i uczeń z klasy trzeciej RWA, reprezentujący kierunek technik rolnik. Zacznijmy od tego, czego możemy się nauczyć na tym kierunku. Czego możemy się nauczyć? Przede wszystkim, jak być dobrym rolnikiem w przyszłości. Wydaje mi się, że kierunek jest wskazany dla osób, które już się z tym urodziły. Moim zdaniem nie można robić tego z przymusu przede wszystkim. Po prostu pasja kieruje człowiekiem do tego. Zgadzam się z Wiktorem, że zdecydowana większość naszych uczniów to są osoby, których rodzice posiadają gospodarstwa, ale nie w 100% Wiktorze, dlatego że to jest taki interdyscyplinarny kierunek. Niektórzy nie czujący się w pełni na przykład na kierunku technik weterynarii, ale kochający zwierzęta, pracę na dworze, na tak zwanym polu, jak najbardziej odnajdą się, a poza tym to jest dobry kierunek, żeby zdobyć wiedzę z zakresu biologii poszerzonej, rozszerzonej, produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej. Jakie jeszcze są przedmioty, Wiktorze, na tym kierunku? Przede wszystkim mamy zbyt produktów rolniczych, na którym poznajemy rynki światowe, sposoby przechowywania roślin, zwierząt również, jakie warunki powinny być do tego, ale również poznajemy konstrukcję maszyn rolniczych, które pozwalają nam na późniejszą pracę nie tylko w gospodarstwie, ale również u dealerów maszyn czy jako mechanik. To szeroko pojęty zawód jest. A poza tym można dostać się później, próbować dostać się na Uniwersytet Przyrodniczy i tam wybrać zootechnikę, agrobiznes, czy dziś poszukiwać dalej swojej drogi życiowej. Myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek. Zresztą uczniowie wyjeżdżają na praktyki, mogą je albo we własnych gospodarstwach realizować, albo mogą skorzystać tutaj z oferty szkoły. Dużo się przy tym uczą, także my jesteśmy zadowoleni. Dokładnie. Wspomniałeś, że to z pasji. Twoi rodzice są rolnikami, czy jak to pasja twoja? Tak, dokładnie. Prowadzimy średnie gospodarstwo, 10 km od Środy Wielkopolskiej. Mamy 600 sztuk trzody chlewnej, które bardzo lubię, z pasją się nimi zajmuję. I przede wszystkim tata mnie nauczył zamiłowania do rolnictwa, wcześniej dziadek też. Od małego korzystam z tego, że mogę przyglądać się temu, co robią moi przodkowie. Ja muszę się zgodzić, przepraszam, wejdę wam jeszcze słówko, dlatego że Wiktor ma olbrzymią wiedzę. Ja jestem teoretykiem, ukończyłam zootechnikę na Akademii Rolniczej, ale to Wiktor jest tym prawdziwym praktykiem. Czasami podaje wiedzę książkową, on mówi dobra, ale naprawdę wygląda to tak, to jest bardzo cenne. Zresztą uczniowie, którzy mają swoje gospodarstwa, czy to produkcja roślinna, czy zwierzęca, dodają od siebie na lekcję, wzbogacają tą lekcję, to jest wyjątkowy klimat, dlatego że oni dzielą się swoimi doświadczeniami, ale też tą pasją. Natomiast ci, którzy nie mają gospodarstwa, mogą się szybko zarazić tą ich miłością do zwierząt, do chęcią uprawy rolnej. Chciałabym jeszcze poruszyć kwestię tego, jak wyglądają zajęcia praktyczne, gdzie się odbywają. Zajęcia praktyczne głównie odbywamy, jeżeli mamy je w tygodniu, jeden dzień w tygodniu, odbywamy je przykładowo w zakładzie Paul von Polska bądź Jagrol. Również znajdujemy się w Coworu w Supi. Głównie tam robimy takie mniejsze, nie wymagające jakichś większych umiejętności oraz po prostu łatwe zajęcia, które pozwalają nam na rozwój już od najprostszych zadań. Po prostu zacząć. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że moi uczniowie, ale nie tylko, w ogóle technicy rolnicy są grupą zdyscyplinowaną i najczęściej chwaloną za swoją pracę na praktykach. To są ludzie nauczeni pracy, także są zawsze bardzo pozytywnie odbierani. Chciałam tu jeszcze dodać, nie wiem, czy będziecie Pani o to pytać, ale uczniowie mogą brać udział w różnych konkursach i klasa obecna, trzecia RWA, w zeszłym roku
rozbijała bank w trzech co najmniej takich konkursach dużych wzięła udział. Wiktor pewnie o tym nie wspomni, ale można na tym zarobić. Wiktorze? Ja jestem z reguły skromnym człowiekiem, ale no nie można powiedzieć, że nie. Co prawda włożyliśmy to dużo czasu i pracy, lecz wydaje mi się, że było warto. Taki konkurs Ucz się na maksa przez Fundację Zakłady Górnickie i dwuosobowy zespół właśnie Wiktor razem z kolegą zajęli trzecie miejsce i otrzymali po 1000 zł nagrody. Poza tym wyjazd na Erasmusa, tak? To jest też wielka szansa i możliwość. Miałeś okazję, może te dwa słowa? No, wydaje mi się, że to jest na pewno dobra przygoda. Zwłaszcza, żeby poznać kulturę, w moim przypadku zachodnią, ponieważ byłem w Hiszpanii i podpatrzeć różne metody, jakie tam zobaczyłem. Głównie no to uprawa melonów, pomidorów. Tak naprawdę no, w życiu nie spodziewałem się, że do takich czynności dojdę. Mm-hmm. Nie wiem, czy Pani się orientujecie, ale uczniowie na kierunku technik rolnik mogą skończyć szkołę, mając uprawnienia do kierowania traktorem. Także myślę, że to też jest taka wartość dodana i gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał, to tych plusów, profitów z uczenia się na tym kierunku jest naprawdę sporo. A prawo jazdy, jeżeli zdajecie na tego traktora, to w szkole, czy musicie sami sobie płacić? W sensie kursy mieliśmy już w szkole. Ja po prostu zrobiłem to na własną rękę, gdyż chciałem mieć to prawo jazdy szybciej. Lecz w szkole jest możliwość, opłacany jest kurs cały. Obejmuje on zajęcia praktyczne oraz teoretyczne. Ale później już, jeżeli chcemy zdawać go w Wordzie w Poznaniu, no to musimy za sam egzamin zapłacić. Ale to już jest niewielki koszt w stosunku do tego, że szkoła opłaca cały kurs. Także. A Wiktor jest szalenie ambitnym człowiekiem, dlatego zrobił wcześniej, a poza tym pozwalał mu też wiek, który osiągnął. Chciałam jeszcze się zapytać o perspektywy, jakie daje ten kierunek na przyszłość. No to naprawdę są wielkie. Myślę, że rolnictwo było, jest i będzie ważnym aspektem w całej gospodarce kraju. No i nie zostanie nigdy zostawione na pastwę losu. Ludzie będą jeść, będą potrzebować tego pożywienia i wydaje mi się, że perspektywy są naprawdę dobre. Ja chciałam tylko dodać, że współczesny rolnik to bynajmniej nie ten człowiek, którego kojarzymy sprzed wielu lat. To są młodzi ludzie otwarci na świat, na nowoczesne technologie, które coraz śmielej wkraczają do ich gospodarstw. Poza tym mają świadomość dynamicznie zmieniającego się rynku, dostosowują się, szkolą się, uczą się. To są bardzo otwarte umysły, gotowe na to, co przyniesie przyszłość. A tak jak Wiktor powiedział, jeść będziemy, czy będziemy mieli mniej mięsa, a więcej produktów roślinnych, nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Natomiast ten ich otwarty umysł pozwoli im elastycznie dopasować się do obowiązujących zasad. No i ja jestem o nich spokojna. Jesteś zadowolony z tego, co oferuje szkoła, czy myślisz, że jeżeli ktoś przyjdzie na ten kierunek, to nie będzie tak doinformowany jak na przykład ty? Owszem, wydaje mi się, że szkoła ma bogatą propozycję, jeżeli chodzi o naukę, lecz jeżeli chcemy dokładniej wdrożyć się w temat, myślę, że powinniśmy sięgnąć po kursy, nigdy nam nie zaszkodzą, lecz wiedza ze szkoły nie pozostawia człowieka jakby kompletnie bez wiedzy. Tak, dokładnie. Myślę, że żeby iść na te kursy, trzeba najpierw poznać podstawy, których dowiadujemy się w szkole. A poza tym myślę, że niezależnie od kierunku, po prostu żyjemy w takich czasach, że samodoskonalenie stało się już, powinno stać się naszą drugą naturą. Szkoła rozbudza, stara się zaspokajać zainteresowania młodych ludzi, ale możliwości, które są w tej chwili, grzech byłoby z nich nie skorzystać.
Chciałam jeszcze się zapytać o to, jak właśnie wyglądała rekrutacja do Erasmusa i jak wyglądała cała ta wycieczka. Rekrutacja do Erasmusa to było kilkoetapowe po prostu zdawanie testów, pisanie maili, pisanie różnych zadań, które nam zadawał nauczyciel koordynujący pan Łukasz Korcz. Myślę, że nie było to łatwe. Również poświęcałem na to dużo czasu, lecz było warto. Cały miesiąc w Hiszpanii pozwolił mi na naprawdę dużo. Nawet nie chodzi tutaj o to, że poznałem, jak się żyje, tylko po prostu poznanie kultury, nowe znajomości. Wydaje mi się, że każdy powinien kiedyś podejść do takiej rekrutacji. A przynajmniej spróbować, prawda, Wiktorze? Bo wiadomo, że liczba miejsc jest ograniczona, ale lepiej spróbować. Niż później sobie pluć w brodę. Niż żałować, a czasami los tak się układa, że to jest nasz dzień, nasz czas, nasz moment, możemy jechać. I tak jak Wiktor to mówi, bardzo dużo się dowiedzieć, skorzystać, a przede wszystkim otworzyć na nowe, na świat. To jest ciekawe doświadczenie. A tym, którym się nie uda, to wcale nie oznacza, że przed nimi nie będzie cudowny czas po skończeniu szkoły, naładowani wiedzą, doświadczeniem. Być może wtedy będą mogli skorzystać z wymiany na uczelni. Dziękujemy bardzo za wywiad i mam nadzieję, że dowiedzieliśmy się w sumie wszystkiego, co chcieliśmy. To my bardzo dziękujemy za zaproszenie, tak jak Wiktor powiedział, i serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy jeszcze nie zdecydowali. My na Was czekamy, starsi koledzy będą na Was jeszcze w przyszłym roku czekać, dlatego że technikum to jeszcze następne 5 lat i jeśli będziecie czegoś potrzebowali, to zapraszamy do nas. Cieszymy się, że może wkrótce się spotkamy.